Jeszcze kilka słów o tych dwóch innych filmach wrocławskich, które jakby tworzą ten klimat takiego mrocznego Wrocławia początku lat 70. W Złotym Kole Stanisława Wola. Film także zaczyna się od morderstwa, tym razem morderstwa anonimowego chłopca. W Trądzie zamordowana zostaje dziewczyna. Ale ten film Wola jest utrzymany w zupełnie innej poetyce. O tyle tutaj mamy bohatera, który bierze sprawę w swoje ręce i zaczyna poszukiwania i takie podglądanie tego półświadka na własną rękę i my robimy to jakby za jego pośrednictwem. O tyle w Złotym Kole w sprawę angażuje się dzielny milicjant. Milicjanta gra Tadeusz Janczar i to wszystko przyjmuje formułę takiego klasycznego kryminału, prawda, w którym główną rolę odgrywa śledczy. A tutaj główną rolę odgrywa mimo wszystko jeden z podejrzanych. To jest to charakterystyczne dla Trzos Rastawieckiego, że Trzos Rastawiecki nie koncentruje się na, tak jak w klasycznym kryminale, prawda, na postaci śledczego, detektywa, nie. Trzos Rastawieckiego interesują bardziej postaci sprawców. I dlatego w tym drugim filmie wrocławskim, czyli Złotym Kole, jakby tej dokumentalnej poetyki jest znacznie mniej. Chociaż też jest taki jeden punkt, powiedziałabym, mocno łączący oba filmy, a mianowicie w obu filmach pojawia się postać takiego typa z podciemnej gwiazdy, z podbudki z piwem i grają Zdzisław Maklakiewicz. Także to jest taka postać, która pojawia się w obu filmach i właściwie w obu filmach gra to samo. I trzecim filmem z tej takiej wrocławskiej triady mrocznych, paskudnych filmów jest Zaraza Załuskiego. Tutaj, o ile w Trądzie ten Trąd jest metaforyczny, o tyle w Zarazie to zaraza jest dosłowna. Mianowicie film opowiada o wypadkach czarnej ospy w 1963 roku we Wrocławiu. Powiedzieć epidemia to może za dużo, ale faktycznie w 1963 roku odnotowano kilka czy kilkanaście przypadków czarnej ospy i naszym bohaterem jest doktor, który się angażuje w ratowanie tych ludzi, izolowanie ich i tak dalej. Też jest właściwie identyczna klamra jak w Trądzie, to znaczy film zaczyna się od takiego ujęcia, w którym widzimy młodych wrocławian, którzy tam sobie chodzą od lewa do prawa i od prawa do lewa, z tą różnicą, że zaraza jest kolorowa, a Trąd jest czarno-biały. Natomiast można by powiedzieć, no dobrze, to skoro mamy taki film o takim młodym doktorze, który się angażuje na rzecz społeczności, to on jest właściwie bardzo po myśli tego oficjalnego sposobu myślenia początku lat 70., ale nic bardziej mylnego, dlatego że w finale zarazy widzimy taką uroczystość partyjną, pokazaną trochę w krzywym zwierciadle, gdzie władze Wrocławia nagradzają osoby zaangażowane do ratowania Wrocławia, już jak się epidemia kończy. I okazuje się, że naszego doktora, o którym my jako widzowie filmu wiemy, że angażował się najbardziej, wśród tych nagrodzonych osób nie ma, są natomiast jacyś partyjni towarzysze, którzy w ogóle z ratowaniem Wrocławian przed epidemią czarnej ospy nie mieli nic wspólnego. Także ten krytyczne spojrzenie na rzeczywistość jest dla tego kina początku lat 70. dosyć charakterystyczne także w tych filmach właśnie mrocznych wrocławskich. I teraz, dlaczego ja się tak upieram, że ten Wrocław jest taki istotny i to, że zarówno Trąd, jak i te inne filmy, że akcja rozgrywa się we Wrocławiu. No, z jednej strony można by powiedzieć, no, że we Wrocławiu była podówczas ogromna wytwórnia filmów fabularnych i w ogóle kręcono dużo filmów we Wrocławiu. Ale z drugiej strony ten dobór tematów, prawda? Trzy filmy z tego samego roku i wszędzie ten paskudny Wrocław są dosyć no, zastanawiające. Głównym problemem Wrocławia tamtego okresu była poniemieckość tego miasta, o której nie wolno było mówić. No, Wrocław był miastem, które po 1945 roku kompletnie zmieniło swoją tożsamość narodową. I ja bym postawiła taką tezę, że koncentracja na takich tematach kryminalnych, pokazanie tego Wrocławia jako miejsca absolutnie paskudnego, jest takim w pewnym sensie tematem zastępczym, bo głównym tematem Wrocławia i w ogóle Wrocławian, głównym problemem też w pewnym sensie nieuświadomionym, czy też takim, który drzemał
ale nie mógł zostać wypowiedziany wprost. Jak bardzo to drzemało, to było widać na początku lat 90., kiedy nagle zapanowała gigantyczna moda na poniemieckość. No ona zapanowała dlatego, że ona wybuchła nagle po tylu latach, kiedy nie wolno było o tym mówić, kiedy tworzono sztuczny mit Wrocławia jako miasta piastowskiego, ponieważ piastowskiego to odwiecznie polskiego, co było taką konstrukcją przez prawe ramię za lewe ucho mniej więcej. Ale w roku 71 ten kontekst jest naprawdę istotny, też dlatego, że to jest po Knifalu Willy'ego Brandta i po ogłoszeniu przez Willy'ego Brandta jego nowej Ostpolitik, czyli jednak po takiej próbie zbliżenia polsko-niemieckiego i nagle od naszej strony następuje taka pewna kontrreakcja, tak? To znaczy będziemy mówić o Wrocławiu, ale nie jako o Wrocławiu po niemieckim, bo to nam nie przejdzie przez gardło, tylko pokażemy ten Wrocław jako takie miasto, w którym drzemią absolutnie najgorsze siły. Czy te siły są kwestią polskości tego miasta powojennej, czy te siły są kwestią przedwojennej niemieckości tego miasta, to jest już sprawa do interpretacji. Natomiast moim zdaniem to przedstawienie takiego tego mrocznego, paskudnego Wrocławia w 71 roku, akurat w 71, naprawdę po tej dosyć istotnej przemianie w stosunkach polsko-niemieckich, nie jest całkiem przypadkowe.